jestem właśnie na prawdziwej tajlandzkiej wsi. Dojechaliśmy tutaj prawie 450 km. W tej wsi mieszka narzeczona naszego kolegi, na imię Manu. W tej chwili objeżdżam właśnie tą wioskę w celu rozpoznania terenu, co się tu znajduje, co można ciekawego zobaczyć na tajskiej wsi, architekturę, budowlę, to czego naprawdę nigdzie indziej na Patajach czy na innych turystycznych szlakach na pewno nie zobaczymy. Tutaj to wszystko można zobaczyć. Jesteśmy między innymi też częściowo atrakcją tej dzisiejszego dnia, ponieważ no niestety tutaj nie przyjeżdżają turyści, bo nie ma specjalnie po co, chyba żeby ryż sadzić, a później go zbierać, ewentualnie jakieś inne produkty rolno-spożywcze. Zaraz będziemy przejeżdżać koło szkoły, który uczy się jeden z synów naszej koleżanki Nu. A oto ta szkoła i boisko. Teraz dzieci się uczą, właśnie poszły na ósmą do szkoły i właśnie pobierają nauki, tajskie nauki walki dobrej sztuki. Dojeżdżam prawdopodobnie do głównej ulicy, to się zaraz okaże. Chyba tak, dojechałem do głównej ulicy. Wyhamuję troszeczkę. Tutaj mamy transport jakiś, drewna pewnie, czegoś tam. Mamy znak stop, więc staniemy, rozejrzymy się troszkę. W prawo, troszkę w lewo. Jak widać okolica, jak to na każdej wsi, cicho, spokojnie, czas po prostu wolno płynie, można odpocząć, odetchnąć od zgiełku miasta.